Nowe, stare tablice w Nowej Hucie na kilku osiedlach w ramach zadania budżetowego zostały może nie tyle odnowione, co postawione na nowo. Tablice informacyjne o osiedlach nowochódzkich, osiedle kolorowe, osiedle sportowe, osiedle Centrum C. Udało się zrealizować te tablice bardzo mocno zbliżone do tego, co było kiedyś historycznie. Czyli mamy tą samą czcionkę, mamy podobny kształt, mamy podobne informacje, ale pojawiły się nowości, informacje w języku angielskim, no i przede wszystkim troszeczkę inna szata graficzna. Zachowaliśmy czcionki, każde osiedle otrzymało taką czcionkę, na jakiej wcześniej tablice były. Osiedle kolorowe ma trochę inną czcionkę, bo tu taka tablica była z trochę inną czcionką. Patrząc na odzew i na potrzebę, bo myślę, że to też buduje taką tożsamość miejsca. Te osiedla nowochódzkie będziemy kontynuować. Chcielibyśmy kolejnych 5 tablic już w tym roku, w 2022 odnowić. Co ważne, stare tablice nie zostały zniszczone, wyrzucone. Znajdują się w magazynie. Jesteśmy gotowi, żeby przekazać je czy to do Muzeum Nowej Huty, czy Muzeum Inżynierii Miejskiej, bo to jest też świat historii całej Nowej Huty, ale także Krakowa.